Olu, czyli wychodzisz. Ola. Jestem tu. Wychodzisz od razu tu i tymi drzwiami wup. Dobra. Reakcja. Ola jest skarbem dla mnie tutaj, to niewątpliwie. Ola to jest takie dziecko, które bawi się, no ale bawi się naprawdę na serio tym zawodem i pewnie dlatego jest taka fenomenalna. Proszę, cisza, kamera, głop. Kamera i akcja. Wiecie może co u Danusi? Tak, wiemy, Marek. No bo dzwoniłem do niej, nie odbiera. Ciekawe dlaczego. Cześć. Wejdź. Rozpoznają tu panią? Ale dlatego, że jest pani sąsiadką, czy dlatego, że jest pani honoratą? No troszeczkę jestem sąsiadką, dla niektórych jestem honoratą. O nie, honorata to dla bardzo dobrze wyedukowanych widzów. Pani ze wspólnej raczej jestem. Przyznam się od razu, że mam takie dziwactwo. Ja bardzo lubię podróżować i jak bywa, że dłużej nie mogę wyjechać, bo praca i to po prostu się pakuje na jedną albo dwie noce i mieszkam gdzieś w którymś z hoteli w Warszawie. I co pani robi? No odpoczywam, ale tak po prostu to jest ważne, że się budzę w innym miejscu, idę na kawę w innym miejscu, idę do innej łazienki. Czuje się pani wtedy jak na wakacjach, na wyjeździe? Tak, dokładnie. Powiedziała pani kiedyś, że dobry aktor to znany aktor. No tak. Czyli taki, który ma sukcesy, bo ten jest znany. No tak, wie pan co, bo ja na bardzo wiele zdjęć próbnych chodziłam kiedyś, no może nie na tak wiele, ale jednak zdarzało mi się. I po zdjęciach próbnych często miałam wiadomości od drugiego reżysera, że świetnie, że świetnie, że świetnie, że najlepiej, że w ogóle wykosiłaś wszystkich, a jednak nie grałam. I dlaczego? Z czego to wynikało? No bo nie byłam znana. Więc po prostu myślałam sobie tak, nie stanę się znana, bo nie jestem znana. Taki paradoks, który jest wszystkim nieznanym aktorom znany. Pierwsze próby nasze z reżyserem i po prostu to tornado aktorskie Andrzej Seweryn i to drugie tornado Dawid Ogrodnik mieli cały czas pomysły, mówili cały czas, buzie im się prawie nie zamykały, a ja prawie nie miałam się kiedy wstrzelić. Kilka razy brałam oddech, ale bez szans byłam i pomyślałam sobie na końcu tej próby, Jezu, to jest totalnie. To jest dokładnie tak, jak w tej rodzinie. Gdzie ja będę leżała w tym grobowcu? No z Beksińskimi, no. Z dziadkiem i babcią, ojcem, matką. Tam jest jeszcze taka mała trumienka. No po co zaprzątasz głowę? Ty nigdy nie mówiłaś, że dziecko tam? Oj, Zosiu, czy to takie ważne? To, co mówiła, sposób, w jaki patrzyła, gesty, jakie wykonywała, były tylko małą oznaką tego, co dzieje się w środku. No i na tym polega wielkie aktorstwo. Po tych wszystkich latach, które w jej życiorysie były bardzo dramatyczne również, ma w sobie w tej chwili taką czystość kogoś, kto coś wie więcej. Tajemnicę człowieka, który dotknął czegoś nietuzinkowego i bolesnego.